Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Legion 9. W poprzednim filmie zrobiliśmy misję Księżycowa Moc. Było ciężko, były rany, były trupy, ale trupy ożyły. Jest mały problem, ponieważ idziemy na kolejną misję, a handlarz nie ma już eliksirów dla mnie. Liczba misji do uzupełnienia zapasów, jedna misja. Tak więc w tej misji bez mikstury życia mamy kamienną skórę i błogosławieństwa, jeżeli chodzi o mento. Tutaj też kamienna skóra, tutaj pancerz, tutaj to samo, pancerz i kamienna skóra. Tutaj pancerz i eliksir pośpiechu, czyli 50% punktów akcji zapewnia. No on eliksirów mieć nie może, tak więc ma zwoje sprintu. Więc kiepsko to wygląda. Na szczęście dekrecik tutaj nam się odblokował jedyny. Hołd plus jeden punkt akcji dla wszystkich bohaterów podczas kolejnej bitwy. Oczywiście, że to wykupuję, bo będzie ciężko bez eliksirów. I mogę dodać jeszcze punkt umiejętności komuś i chciałem to dodać jemu. Bo ja gram na tą aurę blokowania, staram się ich trzymać blisko siebie, więc fajnie jakby ten blok był lepszy, prawda? Więc tutaj mamy plus 5% do bloku, gdy jesteś pod wpływem prowokacji lub gardy. Nie wiedziałem, że prowokacja lub garda, to nie. Pancerz zwiększa się o 3. Kurczaki, czemu nie? Zwiększyłbym mu ten pancerz, no. To nie jest głupie. Chociaż to też może być spoko. Obrona flanki. Bohater może zablokować ataki z flanki z wydajnością bloku wynoszącą 50%. No, to damy. Było to drugie, tak. Tyk. Skoro mamy takie mocne wzmocnienie przez dekrecik, czyli ten cały hołd, to jest mocne, bo jeden punkt akcji to jest dużo. Plus 5 bohaterów to 5 punktów akcji dostajemy. To jest sporo, więc nie będę tutaj chyba używał tych dodatkowych wzmocnień. Księga czego to jest? Pośpiechu i oporu. Nie, odpuścimy sobie. No dobra, są dwie misje i jeden boss, z tego co widzę. Tak to wygląda. No to co, może najmroczniejsze zakamarki. Tutejsze lasy są nietypowe, trybunie. Co prawda nic tutaj nie jest zwyczajne, lecz niektóre miejsca są wręcz przerażające. Najmroczniejsze zakamarki w pobliżu Nowa Roma stają się coraz bardziej niebezpieczne. W cieniach grasują paskudne wargi, które zabijają ludzi i zwierzęta hodowlane. Powinniśmy wysłać legionistów i rozprawić się z tymi bestiami. Fomorianin, rodzaj przeciwnika, no i możliwe do zupienia relikwie. Oczywiście znajdziemy bestię, pokonamy i misję zrobimy. Fajnie by było to zrobić bez użycia buteleczek, bo jest problem z tymi eliksirami. Od razu walka. Chociaż nie wiem. No dobra, tu chyba jest przejście. Idziemy sobie w prawo. Do końca tutaj wszystko. Pewnie jakaś walka będzie, bo ognisko nam dają. Będzie sporo walk, bo dają nam 3 ogniska. Tak to wygląda. Coś się denerwujesz, kolego. Zaraz się nie będziesz denerwował, bo nie będziesz żył. Mocny jest, w ogóle oni są mocni. No dobra. Mamy więcej punktów akcji, to jest na plus. Wezwanie Marsa. Atak z doskoku, człowieniu. No i w kogo? W sumie jeden i drugi ma topór. Bęc. Poczekaj, bo może to nam się przyda, ta twoja. Stąd go sięgniesz. Nie sięgniesz. Jak to? No, już się wystraszyłem. Ty oczywiście podpalisz.
Tylko musisz kroczek kochana do przodu, wiesz? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Kurczaki, nie no, od razu pędzik u niej, no bo ptaszki muszą się pojawić. Dwa kroki mogę do przodu zrobić. Kurde, nie brzmiała tej aury. Trudno. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ty dalej czekasz. I know no mercy. Tu masz dobry widok, Merkury, pędzik i rzucamy razy 6. Dawaj nogę. Raz, dwa, trzy, cztery. W tego rzuciłbym piąty, szósty. Bo teraz chyba egzekucja wjedzie, co? Jeszcze nie? Oczywiście, że tak. Ale wcześniej by wjechała. No. Zbieramy, 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 zbieramy. Zbieraj. Masz dużo ruchu, to zbieraj. A, i ty masz kroczek, tylko teraz nie możesz się wycofać, bo nie będzie miał Gajusz Juliusz Mendo. O, w lewo. W lewo! Ty rzuciłeś? To musisz podejść co najmniej tutaj. I jeszcze mamy ciebie, koleżko. I ty masz ten atak widmowy. Teraz się weźmiemy za niego. Pyk. I pyk. Do tego ogłuszyłbym go. Udało się. I ty nie dostaniesz tego wzmocnienia. Trudno, trudno. Jedziemy. Ale ją capnął. Leży. Dobra, wstała. Minus 3 punkty akcji. Za powalenie. Dobra, dobra. Ten jest plecami odwrócony. Trzeba to wykorzystać. Raz, dwa, trzy. I teraz ten jest plecami. No w sumie... Kurczaki, może pędzik, co? Warto by było go uderzyć. Plecki. Siadło. Ty, koleżko, też podchodzisz. Fajnie pozbierałeś. Raz i to tyle. Trzeba to pozbierać. Tak zrobimy. Raz, dwa, trzy. Mocno obrywa. U ciebie przeszywający, tylko kurczaczki, żebyś... Albo idź po to, po te duszyczki. I teraz normalnym rzucimy. Obojętnie, i tak nikogo nie zabijesz. Trzymaj się bliżej, trzymaj się bliżej. Ojojoj, ty... A, no bo ty powalona byłaś. Tutaj się trzymaj z tyłu. Jedziemy. Mocno biją, ale to już... To jest ich końcóweczka. Mencio. Mencio Zara. Ten ledwo żyje. Pędzik. Mamy to. Nie wiem, czy to ty pozbierasz. Opsa. Raz, dwa, trzy. Ładnie obrywa. Ty się odsunąć nie możesz? To fajnie podpala, dawaj. Nagle ile? 3... 27 może stracić. Super, super, super. W sumie tak patrzę, że ten szybciej padnie. No i to by było na tyle. A ty, koleżko, znowu pędzik i kanonada. No teraz tylko na... Dwie osoby, bo tyle wrogów mamy, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurczaki przeżyje. Ojej, ależ obrwała. Ona nie żyje. Nieźle. Pierwsza walka. Grubo. Wiadomo, że ta równowaga nas tutaj ratuje, ale to za szybko się wydarzyło. Raz i on ma paść w tej turze. Widmowy w plecy. Oczywiście przy okazji trzeba wszystko pozbierać. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Idziesz do niego. Raz. Pędzik, pędzik, pędzik. Dwa, nie zabijaj. Musimy pozbierać. Raz można go zabić. Pozwalam.
For the Legion. Padnie czy nie padnie? Padnie. Wszystko, wszystko. Ostateczny rzut. A ona wstała bez życia, biedna taka. No trudno, no co? Nie postarała się. Oho, ho, hajsy, hajsy, dawać mnie. Bardzo ładna rzeźba. Ciekawa. No i co, ja będę przy ognisku w pewnym momencie musiał chyba punkty życia odnawiać. Bez eliksirów. Zobaczymy, jak to się potoczy. Co tak gęsto z tymi walkami? Dajcie mi trochę pochodzić. Nie dadzą, nie dadzą. Co on zrobił? Dobra, to nie jest walka. On coś tutaj zablokował. A, jest przejście. Czyli pewnie tutaj będzie jakaś główna walka. Żeby nam to odblokować. Mogli. Jakich zmusimy. Ja tutaj byłem. Gdzie jestem? Gdzie ja łażę? Halo. Mento, jak ty ich prowadzisz? Człowieniu. W sumie trupie. No, tutaj. Pięknie. A, to on. Dalej idzie. Jakiś czarodziej. Ci chyba mają kamienną skórę. A ten sobie poszedł. Oni są bardzo daleko. Dobra, równowaga. To na pewno. Trzeba do nich dojść. Dobra, marsik wyleci. I tak wiem, że pierw musi... O, już nie ma tarczy. Tracić tarczę. Ty jesteś też potrzebny, więc pędzik. Skupimy się na jednym. Super. Mamy w sumie 49 dusz, więc... Ptaszki by się przydały. Ptaszki by się przydały. U ciebie no to prosty wybór, nie? Ajajaj, w tego się nie opłaca mi rzucać. To 6 razy w tego, co tam. Co się będziemy szczypać. Ty masz atak widmowy. Oj, koleżko. No. Plecki, plecki. Cios w plecy. Ja bym go jeszcze ogłuszył. I się udało, super. Dobra, dobra. Ale się uwzięli na nią. On ledwo żyje. Jak to ten pędzik wygląda? Minus 84. Się opłaca? O to jest pytanie. Nie, nie opłaca się. Bo i tak go zabiję w tej turze, a tego nie. Zostawimy sobie te duszyczki na gorszy moment. Super, zbieramy, zbieramy. No dużo to nie pozbierałaś. Ty i tak za dużo nie zrobisz. Chodź, chodź. Super. Jesteś ready? Ty się możesz zbić tu, ty masz dużo tarczy. On ci przyjdzie pomóc? No, nie za bardzo. Tu będzie się trzymał. A tak. A tutaj będzie. A nawet tam. Dobra. No, uwzięli się na nią, nie? Podpalić chama. Chyba odporny. Chyba odporny. No ty bijesz mocno w plecy, ja nawet dam się uderzyć. Jest w sumie atak widmowy. Plecki. Ja cię ogłuszę? Jasne, że cię ogłuszę. No to... To nie ma takiego bicia. Jeden krok w plecy w tył i jeszcze taki cios. Chodź też w plecy bij. Jak jest on ogłuszony, to ty też będziesz bił w plecy. Ajajaj, kurczaki, ja myślę, że to mento. To nie mento. To rzuć. Cię odsuń. Ty miałeś podejść tutaj na plecy.
Wiem, że stracił trochę punktów akcji, ale te ciosy ważą. Jak widać. Już nie doskoczę. Chociaż, jak ja bym zrobił krok w tył, to i tak mogę doskoczyć. I 30. Nie musiałem go nawet ogłuszyć. Ogłuszać. Bo on jest trupem. Demons know no mercy. Super. Po prostu super. A my pędzimy dalej. Co my tutaj mamy? No, 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 pewnie hajsy, których nie potrzebuję już od dawna. Nie. Jest to zwój. Oho. No i stoją i czekają. No dobra, dzień dobry. Okej. Oni się chyba zawiesili? Nie. Teraz, ojojojojo, ich jest sporo. A my w środku. No, w sumie nie tak w środku. Władca wiatru. No mocni, dlaczego oni są tacy mocni w tej misji? Dobra, tutaj wlatuję na plecy. On mnie nie bije? Wlatuj na plecy. Ej, rzeź. No, 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 tylko z wezwaniem Marsa. Jeszcze weźmiemy pędzik. I jedziemy z nim. Och, panie złoty. Mamy trupa. Odzyskał trochę punktów, to jedziemy dalej. Świetnie. Ty masz sporo punktów ruchu. Jeszcze masz jeden. Oj, stąd fajnie widzisz. Ale trzymamy się tutaj. Raz. Atak widmowy gdzieś tam w plecki. Jeszcze piorun był. Ogłuszymy go. Nie udało się. Ty podpalisz. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Ptaszki. Zawijaj. A, równowaga, koleżanko. No. Merkury, pęd. I rzucamy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5-6, no ten musi szybciej paść. No i w sumie. W sumie to świetnie. A decent hit. Just laugh it off, soldier. Ojojojoj, władca wiatru. Robi wiatr. Robi wiatr. Okej. No to z nim jedziemy. Raz. Dwa. Pęd. Trzy. Też go bijesz. Ile tam możesz? Ile możesz, to bijesz. No Mento za dużo nie mógł. Ile razy możesz rzucić? Dwa, to za mało. To nic ty nie zrobisz, a ty... Ojojojoj. Weź go już podpal. No i lej się tam z nim. Nic się nie bój, dasz radę. Ten pancerz mamy, nie? On akurat nie, on ma sprincik. Ale... Tobie niepotrzebne. No ty jeszcze coś tam pancerza masz. Ty straciłeś, ale też coś masz. Nie, zostawiam to jak jest. Ojojojoj. Leżą. Co tu się wydarzyło? No grubo. Nie chudo. Ej, ona wypadła poza mapę. Co się... Ej, patrzcie na to. Błąd. O co tutaj chodzi? Ona wypadła poza mapę. Nie mogę wrócić. Jak sami widzicie. A tutaj jest też wróg, który musiał wypaść. Coś się tutaj nie skleiło. Ona nie da mu rady. Sama. Co jak... O, to jest w ogóle dziwne, co tu się wydarzyło. Okej. Okay. Ale, patrzcie, mogę dystansowym czarem ciabnąć, mogę.
Oni ciekawe też cię będą mogli pewnie rzucać. Ale grubo. Teleportujesz wszystkich sojuszników w najbliższe dostępne pola w pobliżu bohatera. Ja bym mógł ich teleportować wszystkich na tą stronę, ale... Coś mi tutaj nie pasuje, coś mi tutaj śmierdzi. Pędzik, wiesz co, i się odsuń jak najdalej. Żeby to się tutaj nic nie zepsuło. Oni też ledwo żyją. Demons? Where? Pędz. Raz. Mogę tą egzekucję? Nie mogę, ale jak dam pędzik, jeszcze raz go capnę i egzekucja nie działa. A to już jest trupem. W sumie to już jest trupem. That's gonna leave a mark. Zbieramy. 68. Ready. No teraz to ci się pancerz przyda. W sumie weź sobie tarczę. Jest grubo, wam powiem. Jest grubo! Pęd! Kanonada, ale to poczekamy z tą kanonadą, bo ja bym się wycofał najlepiej. Chociaż dawaj tutaj do rogu i jedziesz. Raz, dwa, trzy, cztery i tu jeden. Super. Kończę. A oni kończą ze mną chyba. Jeszcze robaki. A co jest po tej stronie? Czy ten wróg się ruszy? To mnie ciekawi. Ej, on się nie rusza. On się nie rusza. Tak mi się wydaje, że się nie ruszył. Podejdź bliżej. I poczekaj. Ustawimy u ciebie nadzór. Powrócić do nas nie możesz. Równowaga za ile będzie? Za jedną turę, bo potrzebujemy. I to bardzo. Ty masz troszeczkę ruchu. To zbieraj. Tu jest atak widmowy, ale to i tak wejdziemy na plecki. Pioruny! Świetnie. Ogłuszyć się da? Nie dało się. Pędzik. Tutaj jeszcze uderzymy. Załatwisz go? Jasne, że go załatwisz. No z tobą jest kiepsko. Z tobą jest kiepsko. No ale dasz radę. Ja w ciebie wierzę. Weź pędzik, bo możesz zaraz zginąć. Tak to już jest. 29, 29. Ty się nie ruszysz. No zobaczmy. Ok. Tak to wygląda. Tak, on się nie rusza. On się nie rusza. A ciekawe, czy do niego podejdę, czy będzie mnie bił. To wejdź sobie od razu na plecy. To cios w plecy będzie? Cios w plecy, tak. Od razu pędzik, bo ja nie wiem, czy ono żyje, czy nie ożyje. Zawsze to cios więcej. I dobra. Ten jest na strzała, czy nie? Oż kurde. Ale mam ciebie na szczęście. I pozbieraj to wszystko. Niech się nie marnuje. Mamy 95 w ogóle. To trzeba wykorzystać. Tak zrobimy. Jest 97. Czyli jest 100. Mamy 100. Wiesz co to oznacza, Mento? Czy ty wiesz co to oznacza? Ty dobrze wiesz co to oznacza. Tylko chyba nie w tej turze. Ale w tym więcej możesz nie przeżyć. Dam ci pancerz. To może przeżyjesz. Mars. Skok. I stój. Uwaga, czy przeżyje? Nie przeżył. Nie przeżył. A ten się nie rusza. I tak go nie ubijesz. Minie rok, jak to minie rok, bez kitu. Tak wolno to tam idzie. Nie zbieraj duszyczek, bo... I tak ich nie wykorzystujemy.
Bęc, bęc. Nie ubijemy go w tej turze. A ty też padniesz. No trudno, padniesz to padniesz. Kurde, żyje. Raz, dwa, trzy. Dobra, to jest koniec walki. Okej, okay, a co z tamtym? Poza wyznaczonym terenem do walki. I naszą. Wraca, wraca, jakby nigdy nic. Kurczaki. To było dziwne. Kurde, co tu robić? Nie no, pancerz, bo równowaga zadziała. Potrzebuję pancerza więcej. Kiepsko to wygląda. Ja muszę się skupić na tych głównych wydarzeniach tej misji. O, mamy całą mapę odkrytą. Okej. Okay. Zabij wszystkich wargów w lesie. Tu jest to samo i tu jest to samo, czyli te trzy miejsca. A w inne miejsca pójdziemy, o ile starcza sił. O, relikt już znaleziony. Bo chodzi o to, że jak pójdę na jakieś poboczne rzeczy, to mogę nie dać rady. Kiepsko tutaj to nam się ułożyło. A ten stoi dalej. Trwała ochrona. No to wiadomo kto. Mento. Cześć. Zawieszka dobra. I tutaj było gdzieś... No bez jaj. I co, teraz będziemy się bili z nim. Nie wiem o co chodzi. Odwiesił się chłopak. No to spoko, bo przynajmniej sobie równowagę mogę użyć. Wyrównać to mniej więcej. Ojojoj, i tak kiepsko to wygląda. Pierwsze ognisko pójdziemy i zrobimy żyćko. Tylko o, mam pomysł. Mento, mento. Super, ty dojdziesz na plecy? Jak on cię może zobaczyć? No, bez przesady. No niby widzi. Ale tu już są plecy, wydaje mi się. Marsik, pędzik i rzeź. Nara. Nara. To był pojedynek godny mistrzów. A konkretnie mistrza. Tam? Gdzie to przejście? Chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Jest. No i w sumie najbardziej to bym poszedł po tą świątynię. Skoro mamy wszystko odblokowane, nie wiem dlaczego. Wziąłbym to ognisko, tą świątynię, ona nas wzmocni do końca, czy to na jedną misję. No, do końca obecnej misji, a nie na jedną walkę. Więc to by było spoko, tylko czy będzie jakaś gościnna walka pomiędzy, oby nie. Bo ja potrzebuję tych punktów życia, bardzo. I labirynt. Dobra, ognisko zafryty, dawać punkty, dawać mi punkty życia. Mamy połowę pancerza, mamy punkty życia, tylko że aż trzy walki. Oby one były łatwe. Ten cały hołd nam tutaj nic nie daje, ten jeden punkt akcji. Wow, 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 za blisko. Kiedy bym się wzmocnił tą świątynią. Nie wiem dlaczego widzimy całą mapę. Co tu się wydarzyło? Błogosławieństwo? Zwinność, czyli więcej punktów akcji. Mento. Mento, mento. A my wjeżdżamy w pierwszych wrogów. Oni chyba nie będą aż tak mocni jak ci Fomorianie. No ich jest sporo i oni ogłuszają. To jest ten problem, że oni ogłuszają Marsik. Szczerze? To masz dużo. Pierw idę tu, dam się uderzyć. A to dlatego, że w plecy to dwa ciosy. W plecy to dwa ciosy. Ale jajca. Zrobił to ponownie. Uderzył. Pędzik dał się uderzyć. No bo te ciosy są zabójcze. I egzekucja. Dobra, Mento sam wykończył dwóch. Wystarczą, no ty musisz dać nam siłę. Tutaj mu dajesz, to chodź. Raz. Nie ryzykujmy, Mento, bierzesz od razu. Jesteś bardzo ważną postacią.
Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Pędzik, ptaszki. I do kolegi. Ty widzisz tylko trzech. Widzisz czterech. Merkury, pęd, kanonada. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy aż siedem. Pięć, sześć, siedem? Tak przeżył, ale przeżyje. On jeszcze to przeżyje. Na szczęście ty masz atak widmowy. Tylko nie od tyłu, tylko od przodu. Chociaż nie, z tej strony. Bo od razu weźmiemy dystansowo tutaj. Świetnie. Ej, jest dobrze. Dobra, chyba jest spoczko. Chyba jest spoczko. Dobra, trzeba się zastanowić. Ty, koleżko. Ta twoja tarcza uderzy dwóch tylko. Ten ma 29. Raz, dwa. Ile ja mam dusz? 89. 3. I w sumie to tyle. Ty odsunąć się nie możesz. Ale ty, ohoho. Tego kanonada tutaj zadziała, no za słabo. Ale przeszywający, tam trafiam. Będzie dwójeczka? Jest dwójeczka. No to jakakolwiek. O, w sumie to się odsuń. Ty to utknąłeś. Tu jest trup. A ogłuszymy dużego? Nie udało się. Musisz dać się uderzyć? W sumie nie musisz, możesz go obijać. Równowagi nie potrzebujemy. Teraz będziemy potrzebować. Ile mam dusz? Dobra, muszę tego pilnować. Bo. Ty go zabij. Raz, dwa, trzy. Ja bym tutaj doskoczył do kolegi dużego. Dzień dobry. Dał się uderzyć, wlazł na plecy. Oj, zwariowaliście? Takie ciosy? Teraz to równowaga i co? Kurde, i kiepsko to wygląda. No dobra, trudno. Rzeź, jedziemy. No, to było konkretnie przynajmniej. Pędzik. On już nie uderzy. Bo już uderzył. Tym nadzorem całym. Go nie ubijemy. Chociaż tych mniejszych by się przydało ubić. Trzy, cztery, 17, 15. 16 może stracić. No to nie będę ryzykował. Dziabnę go. Tu pozbieram. Jeszcze go. Ty stoisz, Mento. Mento się odsuń. Bo ty jesteś bardzo ważny. Wo, kto to? Nie może ruszyć. Zapomniałem o tobie, złociutki. 7. Tutaj, w kolegę. Dobra, on ma jedną turę i jest po nim. Ależ potężnie zabiera ten duży. Sami teraz widzieliście, ile straciłem punktów życia. No dobra, to jest koniec. Ale potężny. Jeszcze dwie takie walki, tak? I jedno ognisko. Jebsko. Jebsiutko. Nie wiem, czy tego nikt nie kryje. Wiecie, nie... Nie chroni, muszę tak delikatnie podchodzić. Tej skrzynki w lewym górnym rogu. Już jestem blisko. Dobra, wygląda jakby była za darmo. Jest za darmo. Dobra, idziemy w dół. Musimy dać radę. Później będzie ognisko. Dawaj. Ognisko będzie w powalce, w nagrodę.
ale trzeba zużyć eliksiry. Mówiłem, żeby nie, że postaram się nie zużywać, ale nie ma co ryzykować. No dobra, dzień dobry. Oby było ich tyle samo, nie więcej. Bo taką liczbę jeszcze zniosę. W sumie, nie no, chyba ich jest więcej, ale nie ma tego dużego. A ten duży zabierał tyle obrażeń. Dobra, to luzik. Mamy mnóstwo duszyczek. Marsik. I robimy to tak. Roczek. I jeden cios. Tyk, trupek. Nie zbieraj. Bo rzeź. Trupek. Ej, jest dobrze. Tutaj stój, pięknie, ładnie. Zy. Masz pancerz? Masz, wiesz, bo nie masz. Ty masz pancerz? Masz. Okej. Okay. Tutaj oczywiście wjeżdża nadzór. Zagramy troszeczkę inaczej. Pierw podejdź. Czy ja widzę czterech? A, może być trzech. Wykonać. Czekaj, czekaj. Aha, ty nie masz. No to nadzór musi być. I oczywiście koleżanko. Nie, nie, nie. Wracamy. Równowaga. Wyrównajmy to troszkę. Ja tutaj nie użyłem nadzoru. Nie użyłem. Tak się zastanawiam, czy by się przydał, czy by się nie przydał. Przydałby się, bo stoimy fajnie tak w rzędzie. Nadzór. Pędzik. Nadzór. A ty, czy ty widzisz więcej? Oj, 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 oj. Z tobą polecimy inaczej. Idziesz do nas. Merkury i na razie zwykły żółt, bo w jedną postać się nie opłaca. Raz. Dwa. Zabił. Zabił. No i co z tego, że zabiłeś? Ej, to ty też możesz zrobić nadzór. No. No i jedziemy. Wszyscy nadzorują. Oj, oj, tu są trzy fale przeciwników. Ale oni chyba widzą ten nadzór. Zatrzymali się idealnie przed. Nie, kiepsko, kiepsko, bo dużo się ich będzie ich pojawiało. No dobra, teraz to w plecki. Świetnie, ten spłonie, spłonie. Pędzik, dalej go bijesz. No, podejdź jeden kroczek, bo ty fajnie podpalisz. Tak konkretniej. Oczywiście wsparcie musi być. Raz, dwa, trzy. Męcio. Męcio, co z tobą? Męciu. Cios. Jeden. Okej, teraz już chyba widzisz więcej osób. Więc pędzik i kanonada. Ten padnie, ten padnie. Ich nie widzisz? Ojej, oj, to nie widzisz tak dużo, jak myślałem. W tej pozycji. To rzucę raz tutaj, żeby po prostu tylko szybciej móc używać kanonady w następnych rundach. A tutaj po razie. Tu nawet drugi. I nie ryzykując trzeci, nie? Okej. Okay. Ptaszki? A niech się pojawią. One jakąś tam robotę robią. Duszyczek mamy 75. No ja myślę, że to jest ten moment, żeby użyć 50 sztuk. 40. 50% mniej obrażeń podczas tury przeciwnika. Teraz mi się to przyda. Stop making a mess. Trzy fale przeciwników. Ury, czaki, no.
Dobra. Tu mało widać. Jest trup. O, widzę. Ten przeszkadza. A jakbyś tarczą ich uderzył? Bo tu trzy sztuki stoją. Raz, dwa. Pędzik. Chociaż nie trzeba go dobijać, nie? Nie trzeba go dobijać. To tutaj mamy. Tego trzeba. No dam się uderzyć chyba. Chociaż ty masz te strzelanie, właśnie. Dobijesz go tym. Dobijesz go tym. No szkurczaki, ma dwa punkty życia, no. Raz, dwa. Kanonada na ile osób? Na trzy? Mało. Tutaj je pomożesz. Gdzie ten, co się teleportuje? Tu jesteś. Raz. Ogłuszenie. No, jest grubo. Dobra. I robimy tak. Ty nie masz eliksirów. To w następnej turze. Ty pijesz błogosławieństwo. No, wolę dać się uderzyć. Mam nadzieję, że lekko uderzy. Kurde. Minus 13. I padł. I padł. No. Teraz moja kolej. Raz, dwa, raz. Pędzik, dwa. That one went deep. Okej. Ty nie masz mikstury? Nie masz mikstury, zobaczmy. Obrywamy, na szczęście dużo bloku widzę. I must endure. Heed my voice. Don't falter. Dobra, są już trzy fale, więc więcej wrogów tutaj nie będzie. Ty masz plecki. Oczywiście je bierzemy. Raz, dwa. Ty jej musisz pomóc. Albo czy im? Oni mają więcej wrogów. No i tak zrobisz. Pojawisz się tutaj. To tam możesz, to bij. Tak oczy, on zginie. 17, 18, 3, 4. 22 w najlepszym wypadku, no to nie, no. A, pęd mi nic nie dał? No to super, nie? No to bomba. To było mądre. Pędzik. Musi się odsunąć. Tu widzisz czterech wrogów. Idź po te duszyczki jeszcze. Pędziki rzucamy. Niestety nie widzimy. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. No to jeszcze piąty. Szósty. I zobaczmy. Będziemy zaraz analizować. Trup. Tego możesz zostawić, możesz. My to dawaj tarczę. Mento. I zobaczmy. I must endure. Tartaros can wait. That's gonna leave a mark. Chyba ptaki znikają, co? Ta, to już ich czas. To jest ich czas. A to jest nasz czas. Jedziemy. Mogłem Marsa użyć. Poleciałem. Bez Marsa. Dobra, ty, koleżanko, jak strzelisz, akurat jest chyba czterech wrogów. W taki sposób. A nie, tu jeszcze jeden jest. Tu jeszcze jest jeden. Dawaj już nawet kanonadę. Z tego względu chciałbym pozbierać te duszyczki. Albo nie. Ty go dobijesz. Moje, moje. Moje. Ile mamy? 70? Dobra, jest spoko. Raz, dwa. I nie, wolę pędzik. Trzy.
Raz, dwa. Dobra, oni padną. Co to znaczy? Zbieramy duszę. Doskocz do jednego. Odsuń się. Masz tarczę. O, zginął. Ojej, on zginął. Nie wezmę tego. Kurczaki, nie wezmę tego. Aj, wezmę. I zabiję. Dobra, damy radę. To jak nie my. Ostatnia walka nas czeka. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam dodatkowych po drodze. Jeszcze ognicho mamy. Z życiem nie jest źle nagle, więc uzupełnimy na pewno pancerzyk. Rozwalamy wargi. I kończymy misję. I skrzyneczka będzie w nagrodę. Pięknie. Idealnie. Tak, pancerz, jak nic. On the prowl again. I prościutto. Prościutto. Po zwycięstwo. Po chwałę. Tu nie ma? Nie, nie ma. Nie ma. Zawijaj w tą stronę. Mento, jak ty ich dzisiaj prowadzisz, co? No i dobra. Wszystkie dusze mogą być wykorzystane. O, już jest duży. Oż kurczaki. I z drugiej strony, patrzcie na to. Dwóch dużych. Fajnie, że najtrudniejsza walka na sam koniec. Skupimy się na tych z tyłu. To oni będą musieli dojść do nas. A konkretnie na nim. Tym bardziej, że Męciu. No pewnie Marsik. Skok. O kurde, my go zabijemy. Raz, dwa. Filmowy. No dobra. Przygotujemy się tutaj. Ty koleżko, normalnie, nie czaj się. Merkury, pędzik, rzucamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sprawiedliwie. I zawijasz do nas. Ustawimy się. Ona też strzeli. Oj. Albo ptaki niech się tutaj pojawią. Pędzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Płoncie. Oj, ty daleko nie uciekniesz. To oznacza, że dostajesz tarczę. Ty kolce. No i trzeba jej bronić. Trzeba jej bronić. Tutaj robimy nadzór. A na start równowaga? Ona może poczekać, ta równowaga, bo prawie mają podobne ilości życia, nie? Dobra, teraz rzeź i po kłopocie. Ten akurat podszedł. Tak więc podchodzimy, rzeź. Elo. Nie ma typa. Był typ, nie ma typa. Będę potrzebował cię tutaj. Ile, na czym ty stoisz? Jak cię dorwać? Ona by musiała się odsunąć. Chyba, że Mento. No, tu dojdziesz. Tego uderzysz i to konkretnie z tego, co widzę. Ty tarczą. Dobra, jest trup. I kolejnych. Dobra, jest cacy. Myślałem, że będzie trudniej. To, że duży, to nie znaczy, że taki dobry. Ile? 81. Nie zbieraj już tego. To jest finałowa walka. Nie potrzebujemy więcej. Potrzebujemy ciebie tutaj. Raz. Dwa. Kto by się spodziewał? No dobra. To dawaj tych swoich sobowtórów. Tada. Od razu atak widmowy na plecy. Pędzik, bo nie wiem, jak długo pożyjesz. Ogłuszamy. Nie udało się ogłuszyć. No, chodź tutaj gdzieś. Ty koleżanko, też do przodu. A gdzie ten drugi widmowy? Nie ty, a tu jest.
atak widmowy. Oczywiście pędzik. Nie udało się ogłuszyć. Dobra. Jedziemy. No i chyba tak, nie mamy już sobotorów, a oni byli turbo drodzy. 60 dusz. No ale tak, żeby było troszeczkę inaczej, to czemu nie? Albo się zabawić. Jeszcze i tak mamy sporo. Tak więc nie opłaca się teraz w tej turze. Ubijemy czy nie ubijemy? 28. Ubijemy. A 15 płonie, krwawi. Innymi słowy, jest po nim. Też jest po nim. Dobra. Kanonada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Padł. Patrzcie, ile dusz. Ile dusz leżało. Ta końcówka tej misji jakaś prosta się wydawała, nie? A tak panikowałem. Dobra, skarbik. Biżuteria, 57 hajsu i kończymy misję kolejną. Świetnie. Zobaczymy, co teraz. Co nas czeka. Na pewno minimum mamy jedną misję i jednego bossa. Tak mi się wydaje, że bossa, bo zawsze tak było. Jak była ta trupia czacha. Udało ci się wyeliminować potworne wargi z tego regionu, lecz nadejście nowej watachy z głębi lasu to prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Prawdopodobnie. Dobra. Nie pojawiła się nowa misja, więc w następnym filmie wjeżdżamy w zagrożenie Ancyli. No i właśnie, Ancyli i Syli będzie przeciwnikiem. No oni są najtrudniejsi. Tak więc... Handlarz zresetowany. A gdzie? A, zresetowany, ale nie ma fiolek z życiem. Halo? No co za... Serio? Bez fiolek jest problem. Nawet nic nie znaleźliśmy w trakcie misji. Kurczaki. A jaki dekrecik będziemy mogli wrzucić? Jeden jest dostępny. Sakiewka złota. Dodatkowy jeden do lojalności wszystkich bohaterów o ujemnej lojalności. A i tak dostaną wszyscy. Tak wcześniej też było. A dopiero później uzupełnienie towaru wjeżdża. Dopiero po jednej misji. Kurczaki. No dobra. W tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema.